Jesteśmy w Krakowie w 16. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Puszcza Niepołomice podejmuje piłkarzy Górnika Zabrze. Gospodarze walczą, aby zrównać się punktami z drużynami, które są tuż nad strefą spadkową. Ale to goście od pierwszego gwizdka ruszają do ataku. Lorenzen Nali, doskonała interwencja Oliwiera Zycha. W znakomitej formie jest ostatnio niemiecki skrzydłowy, to ponownie Nali zablokowany, jeszcze jest przy piłce, Nali Zych interweniuje, Sebastian Musiolik, nie ma gola. Sunie kolejny atak przyjezdnych, tym razem to Daisuke Yokota. Yokota! Nikt nie zamknął tej akcji, wybił piłkę Jakub Bartosza, trener Jan Urban coraz bardziej się denerwuje. Seria zwodów Ednalego w polu karnym, przywraca się zawodnik Górnika. No i pierwotnie Tomasz Kwiatkowski pokazuje mu żółtą kartkę za symulowanie, ale po analizie VAR zmienia decyzję, kartka anulowana, rzut karny dla Górnika Zabrze. Daisuke Yokota! 1-0 dla przyjezdnych. Szósty gol Japończyka w Ekstraklasie. Do przerwy Zabrzanie jak najbardziej zasłużenie prowadzą. Po przerwie Jakub Bartosz wrzucił piłkę w pole karne. Kraczyn, Zapolnik i Piotr Mroziński doprowadza do wyrównania. Znakomicie rozegrany wrzut z autu, czyli specjalność Puszczy Niepołomice. A to już Hajda do Zapolnika. Zapolnik do Artura Siemaszki. No mógł strzelać Siemaszko! No to strzelaj to jak! Puszcza Niepołomice na prowadzeniu. Puszcza Niepołomice przegrywała w tym meczu, ale już prowadzi z Górnikiem Zabrze. Zabrzanie ruszają do ataku. Chcą zdobyć przynajmniej punkt. Ogromne zamieszanie, uderzenie, ale nieskuteczne Kryspina Szcześniaka. I trener Jan Urban coraz bardziej zaniepokojony tym, co się dzieje na murawie. Jeszcze Nali z dystansu, ale prosto wzycha do ostatnich sekund. Zabrzanie próbują, jeszcze Erik Janża i po raz kolejny Oliwier Zych powstrzymuje Zabrzan, a więc ostatecznie Puszcza Niepołomice lepsza od Górnika Zabrze, mimo że przegrywała, to ostatecznie zwyciężyła 2-1. Puszcza ma już tyle samo punktów, co Krakowia i Korona, które znajdują się tuż nad strefą spadkową. Górnik Zabrze ma zaledwie 3 punkty więcej od Beniaminka. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.